Zawieszenie, uważam, przyjmując się przesłanie homilijne naszego umiłowanego pasterza, księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, to co pan prezes Marcin Dybowski odczytał, to przesłanie konferencyjne, to wręcz narzuca pewne bardzo praktyczne odczytanie tego ważnego słowa. Odczytanie mianowicie tak, że przecież uczciwe wybory, przebieg prawidłowy, to nie jest, szanowni państwo, obrona przed jakimś oszustwem. To nie jest kwestia obrony Prawa i Sprawiedliwości jego kandydata, czy innego komitetu. Bo tu nie o to chodzi, żeby obronić swój partykularyzm. My nie bronimy niczyjego interesu partykularnego. My bronimy całości. My bronimy dobra wspólnego. My bronimy interesu narodowego. Taką sytuację. Więc ja, proszę państwa, apeluję, aktywizujcie media obywatelskie. Piszcie w internecie, kim są ci ludzie. Bo proszę państwa, ja powiem jeszcze pójdę krok dalej niż moi przedmówcy. To jest ostatni moment, bo za chwilę Polski nie będzie. Bardzo proszę, proszę państwa, o aktywność. Tutaj kluczową rolę mają media obywatelskie.